Walczące utrzymanie ruch chorzów kontra mający wciąż szansę na europejskie puchary Górnik Zabrze. W sobotę śląskie derby na Stadionie Śląskim. Mecz może obejrzeć prawie 40 tysięcy widzów. Ci, którzy na mecz nie pójdą, też zauważą, że się odbywa, bo na drogach będą utrudnienia w ruchu. Paweł Jędrusik. Ruch Chorzów niedawno wygrał pierwszy od dawna mecz w Ekstraklasie. Nadal jednak jest jednym z głównych kandydatów do spadku. Kolejna okazja do zdobycia punktów już w sobotę. Oczywiście jest skupienie, jest dobra praca, jest determinacja na treningach. Dla nas było najważniejsze wrócić jak najszybciej do, do, do treningów po ostatnim weekendzie i przygotować się. No, tak jak mówiliśmy, no, piłkarskie święto. Myślę, że każdy zawodnik czy nawet trener chciałby być dzisiaj na naszym miejscu i uczestniczyć w takim pięknym spektaklu. Górnik zabrze jest w bardziej komfortowej sytuacji, bo spadek mu nie grozi, a przy odrobinie szczęścia może nawet powalczyć o europejskie puchary. Do trzeciego w tabeli Rakowa zabrzanie tracą 7 punktów. Przyjeżdżamy tu w sobotę, żeby wygrać i potem jest następny mecz w kolejki i. Sezon jest długi, nie jest tylko 2-4 mecze, tylko jest cały sezon i trzeba walczyć o, o, o swoje. I takie, takie też mam podejście. I wiem, co to znaczy derby. Bo jak mówiłem, już dużo, dużo derbich grałem. I w sobotę będzie kolejne. A o tym, że będzie to piłkarskie święto, świadczy już liczba sprzedanych biletów. Tylko do południa w piątek sprzedano ponad 32 tysiące wejściówek. Limit to 38 tysięcy. Mecz obejrzy ponad 2 tysiące kibiców górnika. Organizacja spotkania będzie się wiązać z utrudnieniami w ruchu, nie tylko w najbliższej okolicy stadionu śląskiego. Pierwsze utrudnienia mogą już wystąpić o 13.00. Będziemy się przygotowywać do tego dużego wydarzenia. Dlatego też wiele ulic stanie, zmieni się ich organizacja ruchu. Na niektórych nie będzie można parkować samochodów tam, gdzie można to było robić do tej pory. Utrudnienia będą dotyczyły m.in. ulicy Parkowej czy Katowickiej w Chorzowie. Ruch może być też wstrzymywany na ulicach Rynek Kościuszki Parkowej, a także w Katowicach w rejonie Ulicy Złotej.